Ta skromna i sympatyczna kobieta udowadnia, że płeć piękna skrywa w sobie różnorakie oblicza. Zainicjowała cykl spotkań o wdzięcznej nazwie Kobiece Inspiracje i z coraz większym zainteresowaniem przyciąga na spotkania mieszkanki gminy Wejherowo. Tym razem spotkaniu przewodniczył temat związany ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi oraz budzącą ze snu wiosną. Miesiąc marzec niesie ze sobą kilka różnych sytuacji kalendarzowych, począwszy właśnie od Światowego Dnia Walki z Otyłością, którego obchodziliśmy 1 marca, potem Dzień Kobiet, no i nadchodzą święta wielkanocne. Też zależą mi na tym, aby uzmysłowić kobietom, aby wprowadzić je jakby w różne dziedziny, żeby po prostu z każdej dziedziny mogły coś wynieść dla siebie, żeby mogły czegoś doświadczyć osobiście, jeżeli nie mają z tym do czynienia na co dzień, żeby po prostu chociaż się z tym zapoznały, aby rozszerzyć swoją wiedzę i żeby też po prostu poczuć się też przyjemnie. To też spektrum przygotowanych atrakcji było niezwykle szerokie. Eksperci z różnych dziedzin szczegółowo omówili przedstawione tematy. Jako pierwsza garść cennych informacji przekazała Monika Roman z poradni dietetycznej w Wejherowie. Wyjaśniła, na czym polega prawidłowa dieta, o czym należy pamiętać i jak dobierać pokarmy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nie zabrakło też wiadomości na temat aktywności fizycznej, która jak się okazuje nie musi polegać na męczących ćwiczeniach. Można bowiem ćwiczenia wykonywać na różny sposób, często w dość atrakcyjnej dla nas formie. Z uwagi na wielkanocne świętowanie, kulinarne pyszności zaprezentowały panie z restauracji Trzy Korony w Wejherowie. Chcemy zaprezentować kilka potraw tradycyjnych, wielkanocnych. To będzie żurek z kiełbasą białą. Będą to jaja faszerowane pastą z pieczarkami i również pierś z kurczaka z żurawiną, serem camembert, jak i również ciasto mazurek wielkanocnych i babeczki wielkanocne. Restauratorki pokazały, jak ciekawie i smacznie przygotować wspomniane potrawy. Dla gości przyszykowano także poczęstunek. Jednak święta wielkanocne to nie tylko przygotowanie przysmaków. Często stroimy nasze domy i otoczenie. Wykonanie ozdób nie musi być trudne. Wystarczy trochę zaangażowania i pomysłu. Do tego przekonywała plastyczka Bożena Reszkę. Jestem nauczycielem zajęć artystycznych w samorządowym gimnazjum Bolszewie i właśnie moją młodzież uczulam też na to, że kolory wielkanocne to jasna zieleń, żółte i pomarańcz. Zawsze tak właśnie przygotowujemy w tej tonacji nasze dekoracje. No Boże Narodzenie to wiadomo granat, czerwień i ciemna zieleń. No i tak też właśnie w taki sposób przygotowujemy. Wykorzystujemy różne materiały, wykorzystujemy do stroików świątecznych bukszpany, palmy, jajka wielkanocne, no takie dekoracje, nawet wykorzystujemy mech, jeżeli dzieci są na spacerze, to mówię, że te elementy też można wykorzystać podczas takich dekoracji. Zupełnie inną stronę kobiecej natury ukazała Agnieszka Treder. Malarka na swoich obrazach uwieczniła kuszącą, zmysłową i niezwykle inspirującą stronę kobiecości. Walory te podkreślała poprzez intrygujące scenografie. Kobieta kobiecie wiadomo nie jest równa i właśnie tak długo maluje, aż ten obraz będzie miał tą duszę. Bardzo właśnie podkreślany właśnie różnymi takimi gadżetami. Lubi właśnie dodawać jakąś aranżację. Kobiety świętują, tak można określić minione spotkanie, a kobiet zainteresowanych cyklem Kobiece Inspiracje w gminie Wejherowo nie brakuje, o czym świadczy wysoka frekwencja gości.